Sos pomidorowy dla upornych. Odrobina piwa kraftowego bądź własnej roboty. Tego z pomidora, a nie rusz. Teraz mała cebulka. Zestaw przypraw, ale to będzie wymienione przed chwilą. Okrojenia pomidorów nie ma się co przejmować, bo i tak będziemy blendować. Wsypujemy zestaw przypraw. Co dokładnie? To wam zaraz powiem. Na pewno jest sól, pieprz, czomber czy słodka papryka, cukier, sól. A i majeran. Było wszystko tam na ciepło. Zmiksowaną substancję wlewamy. Dodatek oliwy spowoduje, że to się nie przypali.
prosik. Cały sos zależy od użytego piwa, innego płynu oraz przypraw. Natomiast świetnie pasuje do uwagi. Kanapek do mięs, do frytek. Tego jeszcze nie próbowałem, ale być może dzisiaj się to da zrobić. Najdłuższa część przygotowania sosu, bo trzeba ten mógł podgrzewać, aż zgęstnie do żądanej konsystencji. To już jest kwestia młoda. Czas przygotowania no jakieś 30 minut. Może nawet szybciej. 30 minut. Z racji tego, że jest pieprz, jest to taki odczuwalny, wyraźniejszy sos. Brakuje mi bazylii, ale ta to zdechła niestety z przyczyn naturalnych. Bez takowego dodatku. Zaczyna być dobry. No, jak się przeciągnie łopatką w poprzek patelni, nikt nie zaleje się od razu. Tutaj jeszcze chwilę. Można to zrobić bez blendowania, natomiast potrwa to o wiele dłużej. Thank you.
Tak, gotowy mam dać ciepły sos.